Dzień dobry. Jakiś czas temu opublikowałem na YouTube wideo dzieląc się z Wami swoją wiedzą na temat tego, jak zrobić self-assessment samemu. W tym wideo krok po kroku pokażę Wam, jak rozliczyć zyski kapitałowe ze sprzedaży kryptowalut. Niestety, w takim wideo nie uda mi się Wam poradzić, jak obniżyć podatki od krypto. Takich porad udzielam zazwyczaj na konsultacjach podatkowych. Jednak wierzę, że i tak wielu z Was wyniesie sporo z tego wideo i pomoże Wam ono w zrobieniu waszego pierwszego rozliczenia rozliczenia podatkowego z kryptowalut. Zapraszam na wideo. W tym wideo pokażę wam jak zrobić rozliczenie kryptowalut, czyli zysków kapitałowych za rok 2020-2021. Jak dobrze pamiętacie wcześniej nagrywałem wideo jak w ogóle zrobić self-assessment samemu, także to wideo będzie pewnego rodzaju nakładką na to poprzednie. W poprzednim wideo już wypełnialiśmy jakieś informacje, natomiast tutaj będziemy chcieli jeszcze dodać informacje dotyczące Capital Gains tax. Co zatem musimy zrobić? Musimy dodać sekcję Capital Gains Tax. A żeby to zrobić, musimy wrócić do strony pierwszej Change Your Tailored Return i klikamy na tę stronę po to, żeby zejść niżej. i Na samym końcu tej strony, zejdźmy. Na samym końcu tej strony mamy sekcję Capital Gains Tax, zaznaczamy Yes. Będziemy chcieli tę sekcję wypełnić. Klikamy Save and Continue. Przechodzimy dalej. I tutaj na kolejnych stronach już nic nie będziemy chcieli zmieniać. Te wypełniliśmy we wcześniejszym wideo, natomiast będziemy chcieli wejść na stronę czwartą: Fill in Your Return. Wejdźmy na tę stronę i schodząc niżej będziemy mieli sekcję Capital Gains Tax. Kliknijmy. Na tę sekcję, i jak zawsze na samym początku, będziemy musieli zaznaczyć, że wszystkie informacje, które będziemy podawać, będą zgodne z, ze stanem faktycznym. Klikamy w to pole i przechodzimy dalej. W moim przypadku sprzedaży było więcej niż 49200. Mam tutaj przed sobą raport wygenerowany z programu, który obliczą mi kryptowaluty. Tutaj Miałem 1311 różnych transakcji, natomiast sprzedaż miałem za 129 tysięcy kosztów. Miałem 115 tysięcy. Profit zatem miałem na kwotę 19 tysięcy, troszkę ponad, ale miałem też straty na paru transakcjach. Zatem moimi zyskami było 14 364 funty i te. Pieniądze będą opodatkowane. Oczywiście powyżej 12 300 funtów dopiero zaczynamy płacić podatek. Zatem te wszystkie kwestie będziemy chcieli wpisać tutaj. Wracamy zatem do naszego rozliczenia podatkowego i ja, ponieważ sprzedaży miałem na 129 000, zaznaczam jest. Jeśli wy nie mieliście na takie kwoty sprzedaży w zeszłym roku podatkowym, to zaznaczacie no i wówczas. Po zaznaczeniu kolejnej opcji, czy mieliście jakiekolwiek straty, będziecie musieli powiedzieć, czy mieliście zysków powyżej 12 300 funtów, czy nie. To mnie oczywiście nie dotyczy, dlatego ja na samym początku zaznaczam jest i przechodzę dalej. Tutaj w tej części Urząd Skarbowy się pyta. Czy chcemy skorzystać z worksheetu stworzonego przez HMRC? Ja nie będę potrzebował czegoś takiego, ponieważ mam y, wygenerowany raport z naszego programu do liczenia kryptowalut. Zatem, zatem ja klikam na no i przechodzę dalej. Tutaj będę musiał zaznaczyć, co sprzedawałem i moimi sprzedażami były other assets, czyli kryptowaluty. Przechodzę zatem dalej. Klikam na save and continue. I tutaj będziemy wpisywać wszystko, co wygenerował nam nasz program wcześniej, czyli 1300 transakcji, 129 669 sprzedaży i koszty 115 000. Także to będzie nasz profit. A na kolejnej stronie, później, piszemy nasze straty, żeby został. Obliczony właśnie taki zysk kapitałowy. Także te wszystkie rzeczy teraz wpisujemy. Number of disposals 1311. Następnie ogólnej sprzedaży za 129 669. I koszty nasze to 115 305. Także naszych zysków kapitałowych mieliśmy 19 465 funtów. I na samym końcu klikamy No. Nie chcemy robić żadnych claimów. Klikamy zatem na Save and Continue. I w drugiej części wpisujemy nasze straty. A straty, jak pamiętamy, ja miałem wygenerowanych na 5100 funtów. Zatem wpisuję te straty. Schodzimy dalej. Nie robiłem żadnych estimates. Wszystko jest zgodne z stanem faktycznym. Dlatego klikam Save and Continue. Przechodząc dalej. I tutaj, w tej części, Urząd Skarbowy proponuje, żebyście zapisali dokument PDF ze swoimi obliczeniami, a takim dokumentem może być właśnie taki raport, który został ściągnięty z waszego programu do obliczania zysków z kryptowalut. Ja proponuję, żebyście coś takiego tutaj wrzucili, ponieważ Urząd Skarbowy dzięki temu nie będzie chciał do was wrócić więcej w przyszłości, by pytać się w jaki sposób rozliczyliście te kryptowaluty. Także proszę wybierzcie swój raport, następnie uploadujcie, czyli zapiszcie. I klikając na Next, będziecie mogli przejść do kolejnej części, gdzie wpiszecie, co to były za capital gains, ponieważ wcześniej zaznaczyliście, że są to ODER, czyli w żaden sposób jeszcze nie zdefiniowane. Tutaj wpiszecie zatem crypto assets albo cryptocurrency, i możecie wpisać też, że dołączyliście raport z waszego programu do obliczania kryptowalut. także ja wpisałem, że kryptowaluty były właśnie tym asetem, który sprzedaliśmy. natomiast zyski kapitałowe zostały wygenerowane przez nasz program, który, którego tutaj nie będę nazywał, ponieważ tych programów jest kilka i że on został dołączony do tego rozliczenia. kropka. to wszystko. jak klikniecie na Save and Continue, to ta sekcja Zostało już zakończona, natomiast wy możecie przejść do kolejnych sekcji, wpisać całą resztę. I pamiętajcie, że wszystkie inne informacje przekazałem wam w poprzednim wideo. Już jakiś czas temu zrobione na ten temat wideo to nazywa się Jak zrobić self assessment samemu. Znajdziecie je za darmo na YouTubie. Ja klikam Save and continue. I będę rozliczał całą resztę swoich dochodów tegorocznych. A Wam życzę powodzenia w obliczeniu Waszych zysków kapitałowych i w ukończeniu Waszego self-assessmentu. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych wideo. Cześć.